Maryjność oczywiście w przypadku biskupa Chmielicy, to jest taki integralny element jego osobowości. To znaczy, on od najwcześniejszej młodości był człowiekiem bardzo maryjnym, a już w latach 60. i 70., kiedy był w Rzymie, wszyscy jego znajomi, przyjaciele mówią o tym, że tak naprawdę to wszystkie prawie możliwe objawienia, jakie się pojawiały, uznane i nieuznane, on chciał sprawdzać, chciał badać, w zasadzie zazwyczaj bezdyskusyjnie wierząc um, wizjonerom. Co czasami sprawiało, że był też oszukiwany, warto mieć tego świadomość. Jeśli chodzi o Medjugorje, to rzeczywiście od samego początku był zachwycony tym objawieniem. Jan Paweł II miał go poprosić o to, żeby zobaczył to objawienie. Tą wersję znamy tylko z ust ojca biskupa Pawła Chnilicy. Niektórzy współpracownicy Jana Pawła II to potwierdzają, inni. No powiedzmy, nie wypowiadają się na ten temat, tak. no, nikt, nikt nie zaprzeczył. Kiedy pojechał do mengorry, rzeczywiście um, można powiedzieć, no, utwierdził się w tym głębokim przekonaniu, że to są prawdziwe objawienia i od tego momentu stał się jednym z najgorętszych apostołów. Objawień w Meczu Jeździł z nimi, opowiadał o nich, nawoływał do tego, żeby organizować pielgrzymki. Miał również zupełnie jasno na pytanie, czy są to objawienia prawdziwy, odpowiedzieć Janowi Pawłowi II, że tak, jak najbardziej miał także przekonać do nich samego Jana Pawła II. Z tego też powodu bardzo zaangażował się w pomoc Bośni, czy całym no, byłym krajem Jugosławii, kiedy tam wybucha um, wojna, kiedy Medzugorje, um, Bośnia i Hercegowina są przedmiotem ogromnego, gigantycznego sporu, kiedy tam giną ludzie. Biskup Hunica mówił o tym, starał się zbierać fundusze na pomoc ludziom, którzy tam mieszkali i zawsze przypominał, że Maryja w Medjugorje wołała o pokój, że apeluje o to, żeby ten pokój wprowadzać i że jedyną drogą wprowadzania tego pokoju jest oczywiście modlitwa różańcowa, post i oddanie wszystkiego Maryi. Można powiedzieć, że dla biskupa Chnielicy te objawienia w Medżugorie łączą się z objawieniami w Fatimie. To nie jest tak, że on jedno oddziela od drugich. To są oczywiście różne objawienia, a różny jest także ich status w kościele w tej chwili kanoniczny, ale dla biskupa Chilice jedno jest kontynuacją drugiego i tu nie ma sporu. Natomiast, jakie jest znaczenie pobożności maryjnej w dzisiejszym kościele i dla dzisiejszego kościoła? Ono oczywiście jest fundamentalne. Nie ma katolickości, nie ma kościoła katolickiego bez papiestwa, i bez maryjności, to znaczy, tam, gdzie nie ma maryjności, tam gdzie nie ma kultu maryjnego, nie ma też tak naprawdę normalnie zdrowo przeżywanego katolicyzmu. I z tej perspektywy, zarówno rozmaite wspólnoty maryjne mają się w różnych miejscach nieźle, jak i ruchy, które nie są, można powiedzieć, u swoich korzeni maryjne, na przykład ruch charyzmatyczny, bardzo mocno przyjmuje i, i, i może przyswaja sobie pobożność maryjną. Mówi oczywiście o ruchu charyzmatycznym wewnątrz kościoła. Różaniec, i to widzimy w wielu bardzo miejscach w Polsce, ale nie tylko, staje się modlitwą także ludzi młodych, także w wersji choćby nowenny pompejańskiej, tak, czyli no, takiej modlitwy różańcowej, hardkorowej, nie ma co ukrywać odmówienie całego różańca, i to przez wiele, wiele. Wiele dni to jest wyzwanie niewątpliwie dla wytrwałych, więc to wszystko widzimy, to wszystko się dzieje. Wygląda też na to, że pewne przyspieszenie jeszcze kultu maryjnego i uznania kultu w Medżugorie, czy tego, co się wydarzyło w Medżugorie, następuje o paradoksie za pontyfikatu Franciszka, bo chociaż sam papież Franciszek. Nie wydaje się specjalnie przychylny tym objawieniom. Jak posłuchać odpowiedzi na pytania o objawienie w Medjugorje papieża Franciszka, to papież Franciszek mówi, no Maryja nie jest kierowniczką poczty, żeby codziennie albo co drugi dzień nam listy wysyłała. Ale równocześnie to ten papież Franciszek wysyła arcybiskupa Henryka Hozera, żeby zbadał, nie, jeszcze raz to objawienie, żeby je ocenił, i wydaje się, że zmierzamy do takiego momentu, w którym Kościół oficjalnie powie, że nawet nie wypowiadając się na temat prawdziwości całego objawienia, to być może uzna jego pierwszą część, pierwszych kilka dni, pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie, tak jak to się stało w przypadku objawień w Kibeho, nie wypowiadając się na temat prawdziwości reszty. I równocześnie uzna to miejsce jako jedno z istotnych miejsc pielgrzymowania i rodzenia się kultu maryjnego. Więc w tym znaczeniu oczywiście, e, można powiedzieć, sprawa przyspiesza e, e, i na pewno biskup Klinica bardzo by się z tego cieszył.